Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoy and Family, a dzisiaj zapraszamy Was na metamorfozę, na remont salonu. Każdy dąży do tego, żeby w naszym domu zapanowało ciepło, żeby było przytulnie i wydaje mi się, że ten remont naprawdę temu sprzyja. Także mamy nadzieję, że Was zainspirujemy. Tak, a głównym powodem naszego remontu był ten piec tutaj. Jest to piec marki Hitz, Lupo L, jakby ktoś szukał. Jest to piec, który ma 11 kW, dzięki czemu ogrzewa nam powierzchnię 110 metrów, czyli jest to bardzo duża powierzchnia. Mamy tutaj cały salon i jeszcze ciepło idzie na górę. Tak, gdy pootwieramy drzwi w sypialniach, no to bez problemu jesteśmy w stanie też podnieść temperaturę właśnie tam. Dlaczego taki kominek? Bo pojawiły się pytania, dlaczego taki, czy będziemy go zabudowywać? To jest piec wolnostojący, tak zwana koza, która dla nas łączy zarówno zalety kominka, jak i kozy. Kozy dlatego, że nie trzeba jej zabudowywać, że ona może stać tak, jak ją widzicie. Ona już jest tak ładna z zewnątrz, że nie trzeba tutaj nic ingerować, eskalować kosztów, szukać fachowców, którzy nam poukładają to płytami ognioodpornymi. Tracić powierzchni też. Dokładnie. Mamy tutaj absolutnie wszystko. Nie dokończyłam tego zdania na 1000%. Że że nie trzeba tego zabudowywać, a wygląda jak kominek. Koniec. No, piec ma możliwość podłączenia rur takich z powietrzem, dzięki czemu możemy odprowadzić to ciepło do pomieszczeń na górze poprzez wentylację. To jest bardzo fajna funkcja. Ma też możliwość podłączenia tutaj od dołu powietrza z zewnątrz. My mieliśmy taką możliwość, więc tak zrobiliśmy. Żeby był ten taki mocny ciąg po prostu. Tak. Piec spełnia wszystkie normy. To jest też ważne. Tak. Wszystkie aktualne normy piec spełnia. Szyba wytrzymuje 800 stopni Celsjusza. Więc bardzo wiecie, dużo. Jak mocno potrafi się nagrzać kominek. Pytanie, czy kominek się nagrzewa? Tak, każdy kominek ma będzie się nagrzewać, każda koza się nagrzewa, bo jakoś musi grzać po prostu. Jeżeli chodzi o dzieci, no to wiadomo, uczymy dziecko, żeby po prostu nie podchodziło do kominka, nie dotykało, bo to jest tak jak piekarnik czy cokolwiek innego. Więc tutaj tak to po prostu wygląda. Zawsze można zastosować taką bramkę. Tutaj jeszcze się nad tym zastanawiamy, czy tutaj nie dać takiej bramki, dzięki której Mikołaj nie będzie w ogóle podchodził do kominka. Natomiast jeśli chodzi o boki i spód kominka, one są tutaj chłodne. Natomiast jeśli my idziemy od góry, to góra się cała nagrzewa. Tak, też bardzo długo ten kominek daje nam to ciepło, nawet po wygaszeniu. On nadal jest ciepły, on dalej emituje to ciepło od siebie, więc to nie jest tak, że gaśnie i robi się chłodno, tylko on jeszcze tą temperaturę powietrza podtrzymuje. Rurę można montować tutaj od góry, ale też można montować ją od tyłu. Tak. A tak długo utrzymuje ciepło dzięki szamotkom, które są tutaj wszędzie powkładane, które wyciągaliśmy, żeby móc go tutaj wnieść, ale to zobaczycie na filmie. Te szamotki, które tutaj mamy, one są na całej ścianie, po boczkach. Są jeszcze dwie szamotki na dole i całe szamotki na górze. Także całość jak się nagrzeje, to trzyma naprawdę długo ciepło. Jest to sztos. Powiem Wam, że super. To ile przytulności dał tutaj ten kominek. No i przede wszystkim zalety. W okresie takim jeszcze nie do końca grzewczym, ale gdy ta temperatura za oknem już jest taka, że wypadałoby zapalić, ale no nie chcemy uruchamiać całego pieca i tej machiny wprawiać w ruch, tylko chcemy przepalić. Nawet latem, gdy są chłodniejsze dni, no to jest chwila, moment. Rzucacie drewno, odpalacie. I się pali, i jest tak, ciepło. Jest ciepło, no. Dokładnie. To jest super. Nie trzeba całego pieca uruchamiać, tracić ekogroszku na taki czas. Tak, tylko po prostu podgrzewacie i jest super sprawa. A to jest piękne! No, to zapraszamy Was na film. Zerknijcie sobie, może Was zainspirujemy. Dajcie znać w komentarzu, czy macie kominek, może macie kozę, jaką opcję Wy wybraliście. No i też powiedzcie, jakie według Was są zalety, bo może ktoś się zastanawia i takie miejsce, gdzie zobaczy, jak to wygląda z perspektywy innych ludzi, będzie bardzo przydatne. Więc zapraszamy Was do komentowania i pisania wszystkiego tam na dole. Rozwincie i podzielcie się swoim zdaniem. A tymczasem zapraszamy na film. Zobaczcie, jak to u nas wyglądało. Tak jest. Dzisiaj zajmujemy się remontem salonu. Generalnie chodzi głównie o ścianę kominkową i dwa filary, które z tą ścianą się łączą. Tutaj na tą ścianę będzie cegła. Filary będziemy obudowywać drewnem. Pokażę Wam zaraz, jak to wymyśliliśmy. Tam będzie wstawka z lamela. Generalnie tutaj na tą ścianę do kuchni będą wychodzić również cegły.
No i będą się łączyć bezpośrednio z filarem, który biegnie nam przez właściwie całą kuchnię, jak tutaj zobaczycie. I on będzie w całości jakby drewnianym stropem takim, wiecie, taką belką. Tak chcemy, aby to wyglądało. Krzyś aktualnie męczy panele, żebyśmy mogli je po prostu nałożyć, nakleić na filar. One będą klejone, będziemy to robić na kleju, bo tak po prostu będzie nam łatwiej. I pokażę wam, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o takie porównanie kolorów i tak dalej. Mamy lamele brązowe na czarnym. Te lamele pojawiły się generalnie stąd, że jeszcze jeden nam został po remoncie sypialni i stwierdziliśmy, że włożymy go tutaj, będzie to spoko wyglądać. Mamy tutaj cegły. Cegły mamy od razu z fugą, ale tą fugę niestety widać, więc zobaczymy, jak to ostatecznie będzie wyglądało i czy nie będziemy tej fugi mimo wszystko w takiej małej ilości kłaść między nimi, ale to już jest na późniejszy czas. Na razie chcemy po prostu je położyć. I to są takie, wiecie, cegiełki gipsowe odlewane. No i tutaj mamy naszą deskę, która będzie tworzyła efekt drewnianej belki pod sufitem. To jest całość materiałów, których będziemy używać aktualnie. Kupiliśmy również poziomicę laserową, która dzielnie stoi właśnie tutaj. Długo się do tego zbieraliśmy, ale w końcu stwierdziliśmy, że robimy tyle rzeczy w domu, że to będzie nam niezbędne i powiem wam, że jest to świetny wynalazek i na pewno przyda się i przy łazience, i przy schodach, i przy dzisiejszym po prostu remoncie tego salonu. Także zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że będziecie z nami i że jesteście równie ciekawi jak my efektu końcowego. Także remont salonu, czas start! Ten filar będzie wchodził tutaj jeszcze na tą ścianę i będzie okalał drewnem to, więc to sobie też zrobimy. Tamte zielenie będą przemalowane na jasny kolor, bo to był generalnie ładny pomysł, ale nietrafiony. Jest tam po prostu za ciemno, bo nie mamy tam źródła światła. Tą ścianę też musimy ogarnąć, bo tutaj jak odklejaliśmy, to się nam posypała i jest generalnie cała brudna, więc remont ciągnie remont, jak to mówią wszyscy moi drodzy. Krzyś jeszcze był w Castoramie po panele, ponieważ wczoraj byliśmy, wybraliśmy dwa rodzaje. Jedne w ogóle no, nie wyglądały dobrze, więc zdecydowaliśmy się ostatecznie na te. One mają takie dziwne zakliki. Strasznie dziwne, no i trochę nam to problemów nastręczy tutaj. I generalnie te panele są bardzo ładne, ale średniej jakości, bo zamki tutaj, jak widzicie, się po prostu no, rozwalają. Nikt tutaj nic nie zrobił, a to się urąbało samo z siebie, nie? Efekt, jak przykładaliśmy, wygląda fajnie, więc mam nadzieję, że to nam po prostu zrekompensuje całość, nie? Będziesz to, będziesz to, będziesz to! Dzień dobry, dzień drugi. Przechodzę z aktualizacją stanu rzeczy. Tutaj filar mamy obudowany. Potrzebujemy zrobić jeszcze spód, dokończyć. To nam dzisiaj zostało, zanim przejdziemy do płytek na tą ścianę. No i zaczęliśmy robić też drugi filar. I teraz będziemy kłaść kolejną jakby sznytę paneli po lewej stronie, tutaj jak widzicie. Ale oddalę się, wygląda to naprawdę monumentalnie i pięknie. My kleimy to wszystko po prostu na kleju i dociskamy zaciskami stolarskimi. Już je zdjęliśmy, wszystko dobrze chwyciło. Zresztą to jest tak mocny klej, mamy wiele rzeczy na tym kleju, ufamy mu. Tutaj mamy jeszcze łączenie z kostką. Kostka wychodzi poza panel. A jak już chcemy mieć to tak, wiesz, żeby się tam później nie pieprzyć, bo już tak ustaliliśmy, no to zrobimy jeszcze tutaj jeden panel. I na tym zakończymy w ogóle na razie panele, przynajmniej na tym filarze, bo jeszcze nas czeka ten filar, gdzie będziemy musieli skończyć zaś tutaj, no nie? Tak. Żeby móc tą kostkę zrobić. I wtedy jak będziemy mieli już tą tutaj przyklejoną. Łączymy sobie je na podłodze, żeby mniej więcej te łączenia tych paneli były jak najmniej widoczne. Wiecie, żeby to była taka jedna długa decha. Na ile to możliwe. Ale jak to widzę, to po prostu powiem wam, że się robi tak przytulnie. To jest niesamowicie przytulniaste.
zrobiliśmy część roboty, która pozwala nam na zaczęcie układania cegły. Także sprzątamy wszystko tutaj, żeby mieć gdzie rozłożyć cegłę, poukładać sobie, jak ona ma tam wyglądać, i zaczynamy kleić. To właściwie co mieliśmy robić od całego początku, ale jakoś tak wyszło. Dobra, sprzątamy i lecimy dalej. Robota do przodu. Panie kierowniku, może kawusia? Ja nie wiem, dlaczego tak długo nie było kawusi. No przepraszam, już to naprawię. Kawusia. Powiem wam, cegły, kostki, super, ale domyć po nich podłogę graniczy z cudem. Myję ją 9 raz, żeby was nie skłamać, 9 raz, tym razem na kolanach, bo cały czas mamy takie skarpetki. 9 razy myta podłoga. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że jak to zaimpregnujemy, to przestaną w ogóle też brudzić i tak dalej, bo brudzą, jak się je dotknie. To jest taki kolejny minus, że je czuć. No ale to jak cegły. Więc wydaje mi się, że gdy damy na to impregnat, gdy już skończymy całą ściankę, to będzie spoko. Ja tutaj oczywiście jeszcze działam z tymi sufitami, a Martusia z Mikołem zajęli się obieraniem orzechów. Tak. Jakbym ja robił mało burdlu. No to przy jednym burdlu zrobiliśmy. Tu, orzecha mórz. Mamy super maszynkę do orzechu, bo generalnie dostaliśmy bardzo dużo orzechu od rodziców. A Mikołaj już sam sobie wkłada orzeszka. Tak, i on już wie jak, to tak. Nie ma tyle siły. Ale naciska. Naciska, no. No. Jest. Jest, teraz podnieś. Tak. Teraz wyciągamy orzeszki, tak? To musimy wziąć. Super. O, jemu się bardzo podoba to. Będzie nacisk. Tak? Ale zrobiłeś, super! Super, mocny chłopak! Kominek już mamy na miejscu. Tutaj się znajduje. Mamy pięknie skończoną ścianę, która została pomalowana przez Martę. Tutaj wszystkim tym takim specjalnym, jak to się nazywa, impregnatem. Dzięki czemu ta kostka przestała brudzić i można nią normalnie dotykać. Też jakby uzyskała trochę taką twardość dodatkową. Tak, zdecydowanie. Dostałam dużo pytań na Instagramie, co to był za impregnat. Także jak go znajdziemy na Allegro, to wam go podlinkujemy pod spodem, tak przy okazji. I teraz mamy tutaj rurę, która idzie do komina. Muszę ją teraz podciąć od dołu, żeby nam tutaj zeszło to niżej, żebyśmy mogli się wpasować w wejście do komina. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Trochę się cykam, bo za dużo szans nie mam, ale powinno być dobrze. Tak, i przy okazji tego używaliśmy, żeby przewieźć kominek, bo pewnie część z was się będzie zastanawiać, jak za pierwszym razem Krzyś wnosił z sąsiadem, a teraz jak przehulaliśmy ten kominek z miejsca na miejsce. Otóż używaliśmy czegoś takiego, ale więcej o tym mówię w tym vlogu i w tym teście. Także tutaj dodaję wam dwie rzeczy, a to i tak pod spód wam linkuję. To warto to mieć w domu, nawet jeżeli się nie przyda w tym tygodniu, za miesiąc czy za dwa, to za pół roku może uratować wam to po prostu kręgosłup, żeby nie tachać jakiegoś ciężkiego mebla, bo to nie tylko do kominków, no nie, ale do lodówki, wymiana zamrażarki, przewiezienie pralki, ale po prostu chcecie pod tą pralką posprzątać, to wtedy możecie sobie tego użyć. Tam jest jeszcze taki wysięgniczek, żeby zrobić to samemu. Także tyle ode mnie. Dodatkowo zrobiliśmy tutaj światło. Pyk, pyk. A to jest takie światło wykorzystane, które już tutaj było, bo Krzyś sprytnie obrócił lampę. Tak, ale patrzcie jak pięknie. Bez światła, ze światłem. Kominek jest już na miejscu. Już jest tutaj zamontowana rura, jest już uszczelniona. Wszystko jest równiusieńko. Mamy tutaj już wstępnie włożone parę tych szamotek, jeszcze ich trochę zostało. Z tyłu jest podłączenie powietrza. Nie ma wymogu, że musi być to podłączenie powietrza. My akurat mieliśmy taką możliwość, więc go podłączyliśmy. I zabieramy się za dalszą część.
czyli tutaj za montaż wszystkiego. Założymy sobie drzwi, zamkniemy i musimy poczekać mimo wszystko 48 godzin, aż dobrze chwyci uszczelniacz do rury. On ma wymóg, że musi 48 godzin zostać jakby bez grzania, więc tak to zrobimy. A wydaje mi się, że za 2 dni w końcu napalimy sobie w kominku. Ja tylko nie wiem, jak utrzymamy szamotki w takiej nieskazitelnej bieli. Nie da się. Niestety. To będzie okopcone, ale na razie jest piękne, czyste. Włożę jeszcze resztę szamotek, muszę je poukładać. Tutaj ważne, żeby wam tak, będziecie to tak robić jak my, czyli wyciągać te szamotki, żeby włożyć kominek, bo jest ciężki. Żeby później sobie na przykład śrubokrętem albo czymś sprawdzić, czy na pewno dobrze ustawiliście szamotki, żeby trafić w te dziury tutaj, które są z tyłu kominka. Tam jakby ta blacha jest nawiercona tutaj w tych miejscach i właśnie śrubokrętem sobie sprawdzałem, czy na pewno mam te dziury w dobrych miejscach. Szamotki włożone, Mikołaj właśnie testuje popielnik, którego nie wolno testować. I teraz będziemy zakładać szybę z przodu. Tak? I będziemy za niedługo palić. Nie. Musisz testować razem z tym, tak? Patrz tu na dole. Widzisz, nakierować? Jest? Mhm. I teraz trzeba ten zaczep tam. Ten zaczep, no. Ale odejdź mi później na chwilę. Zamkniemy. Chodź. Zamykamy kominek. Chodź. Wow. Jej, wszyscy. Nie wolno. To będzie bardzo gorące wszystko. I tutaj nie podchodzisz. A tu możesz zrobić sobie ała, więc bardzo proszę, idź. Wszystko gotowe, wszystko podłączone. Dreno ułożyłem tak, jak potrafiłem. Tak czytałem, tak dostałem instrukcję, aby nakładać stożkowo od najgrubszego do najcieńszego. I podpalamy od góry. Zobaczymy, jak się to będzie palić. Mam nadzieję, że będzie super i że zrobi się tutaj ciepło. Mikołaj tutaj goni i już się zainteresował kamerą, także podpalam. To się powinno niby zapalić. O matko, paliłem w kominku pierwszy raz! Zobaczymy, czy to się zapali. Tak jakbyśmy chcieli. I powiem wam, że to rozpalanie od góry jest spoko. Za pierwszym razem nam się udało. Pierwszy raz w ogóle robiłem takie rozpalanie drzewa od góry. Ale się udało i jak widzicie, zajęło się cały dół. Tam wszystko się ładnie pali. Tak więc jest spoko. Dziękuję, kochani. O, strzeliło. Strzeliło? Aha. Ojej. Mam to nagrane, jak strzeliło. The night time is stars. The night time is stars. The night time is stars. To jeszcze powiemy, jakie są na później plany, bo to nie jest koniec remontu. Nie zastygaj, nikt nie uwierzy ci, że się kamera zawiesiła. Nikt! No,
to te filary, które widzieliście, będą właściwie na każdym filarze, który tutaj mamy w salonie. Ściana zielona, tego przedpokoju, którą robiliśmy jakiś czas temu, będzie przemalowana na inny kolor, ponieważ ostatecznie w przypadku naszego domu, pomimo tego, że wygląda to ładnie, gdy jest w pełni doświetlone, to jest za ciemno. Jest dużo za ciemna. Porwaliśmy się trochę z tą ścianą, dlatego będziemy ją zmieniać. Był to niby przemyślane to było na początku, podobało nam się i efekt się nam podobał. Tak. Natomiast przy nagraniach i tak dalej, przy wszystkim tutaj, no nie, to zawsze tam jest strasznie ciemno. Buro, ciemno, za czarno. Dlatego tam zmienimy na coś bardzo jasnego. Tak. Jeszcze nie wiemy jaki kolor, ale będzie jasno. I co, żegnamy się z Wami. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli ten remont zasługuje na okejkę, a mamy nadzieję, że tak, bo trochę się urobiliśmy. Tym bardziej, że myłam tą pieprzoną podłogę tyle razy, że zasługuje na kciuka w górę. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz tutaj i podzielicie się swoimi spostrzeżeniami. No i co, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!